Pozwól mi Twe męki śpiewać i z czułością ubolewać.
pomocą łaski Bożej przystępujemy do rozważania męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ofiarować je będziemy Ojcu Niebieskiemu na cześć i chwałę Jego boskiego majestatu, pokornie Mu dziękując za wielką i niepojętą miłość ku rodzajowi ludzkiemu, iż raczył zesłać swego Syna, aby za nas wycierpiał okrutne męki i śmierć podjął krzyżową. To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci Najświętszej Maryi Panny, Matki Bolesnej oraz ku uczczeniu świętych pańskich, którzy wyróżniali się nabożeństwem ku męce Chrystusowej. W tej pierwszej części będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od modlitwy w Ogrójcu, aż do niesłusznego przed sądem oskarżenia. Te zniewagi z lżywości temuż Panu, za nas bolającemu, ofiarujemy za Kościół Święty Katolicki, za Najwyższego Pasterza z całym duchowieństwem, nadto za nieprzyjaciół Krzyża Chrystusowego i wszystkich niewiernych, aby im Pan Bóg dał łaskę nawrócenia i opamiętania. Żal duszę ściska, serce boleszczuje.
Czcigodni i drodzy uczestnicy gorzkich żali. Kolejna niedziela, kolejne nasze spotkanie z Chrystusem, który za nas podjął śmierć krzyżową, aby nas zbawić. Każdy w domu ma lustro. I każdy dzisiaj się pewnie w tym lustrze przygląda. Czy ty wiesz, jak ty wyglądasz? Popatrz na siebie. Lustra w domu nie masz. Reakcja na taką uwagę jest niemal taka sama. Gwałtowna chęć spojrzenia w lustro, choćby najmniejsze. Po to, aby sprawdzić, co naprawdę jest źle, co jest nie tak, co trzeba poprawić. Ludzie rozsądni, doświadczeni mają prosty sposób, aby nie dopuścić do takich wpadek. Przed wyjściem z domu spoglądają w lustro. Sprawdzają, czy nie zawinął się im kołnierzyk, czy na bluzce lub marynarce nie ma jakiejś plamy, czy fryzura jest taka, jak trzeba. Sprawdzają wszystko, zanim zobaczą nas inni ludzie i próbują zapobiec jakiejś przykrej wpadce. Lustro mamy w sobie. Bóg nie zapomniał, że człowiek nie tylko będzie patrzył na swoją zewnętrzną maskę, którą ma na sobie, ale Bóg wmontował nam lustro, a tym lustrem jest dla nas sumienie. Zwykle ludzie przypominają sobie o nim po popełnieniu grzechu, gdy odczuwają wyrzuty sumienia. Wtedy czują, że sumienie ich rusza. A przecież to sumienie nie budzi się dopiero po grzechu. Sumienie jest w człowieku cały czas. Także zanim coś zrobi, podpowiada, czy to jest dobre, czy to jest złe. Sumienie pozwala uniknąć złych czynów i pomagać czynić dobro. Sumienie pomaga dokonywać właściwych wyborów w każdej chwili, w każdej sytuacji naszego życia. A my jesteśmy ludźmi, którzy poddawani są różnym pokusom. Czasami są to pokusy wielkie, a czasami małe. Czasami pokusa dotyczy spraw wielkiej wagi. Zdarzają się pokusy, aby zrobić drugiemu człowiekowi dużą krzywdę, żeby ukraść coś bardzo wartościowego, żeby sfałszować jakieś ważne dokumenty, żeby zdradzić kogoś, kto mnie kocha i mi ufa. Ale o wiele częściej pokusy dotyczą spraw mniejszych, drobnych oszustw, niewielkich kłamstw, małych przykrości sprawianych bliźnim, krótkich łudni o byle co, niedużych sum wręczanych dla życzliwości, jazdy po pijanemu na niewielkim odcinku. Ale wybór, którego trzeba dokonać, jest zawsze taki sam. Wybór pomiędzy dobrem a złem. Przez całą swoją mękę Jezus nieustannie znajdował się między dobrem a złem i również stawał przed wieloma wyborami. W czasie modlitwy w ogrójcu widać, że musiał podjąć decyzję i nie była ona łatwa. Podejmowanie trudnych decyzji często sprawia ludziom ból. Opis tego, co wydarzyło się w Ogrodzie Oliwnym, pokazuje, że i Chrystus cierpiał, gdy stanął przed tym niesłychanym, ważnym dla dziejów świata wyborem. To był dalszy ciąg tego, co wydarzyło się u początków publicznej działalności Jezusa, gdy trzykrotnie był kuszony przez szatana na pustyni. Wtedy Jezus nie uległ, dokonał wyboru zgodnego z wolą Ojca w niebie. Ale w biblijnym opisie, jak pamiętamy, znajduje się zakończenie stwierdzeniem, że szatan odstąpił od niego aż do czasu.
W Ogrójcu powrócił, znów kusząc. Przez cały proces i drogę krzyżową Chrystus znajdował się między dobrem i złem. Otaczali go ludzie źli, ludzie, którzy stanęli, by zadawać mu i sprawiać cierpienie, i tacy, którzy próbowali pomniejszyć jego ból. W sposób szczególnie wyraźny to umieszczenie Jezusa między dobrem i złem widoczne było, gdy został przybity do krzyża. Znalazł się między dwoma skazańcami. Jednego z nich nazywamy dziś dobrym łotrem, a o drugim mówimy, że był złym łotrem. Chrystus nawet w chwilach największego cierpienia był kuszony. Członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili, innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli on jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. Szydzili też z niego rzymscy żołnierze, krzycząc, jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. I do tych drwin zawierających straszną pokusę sprzeniewierzenia się woli Ojca i odrzucenia misji Odkupiciela, dołączył jeden ze złoczyńców powieszonych na krzyżu obok Chrystusa. Ewangelista Łukasz zapisał. Jeden ze złoczyńców, którego tam powierzono, urągał mu. Czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. To ogromna pokusa, nawołująca do okazania swojej wielkości, pokazania swojej ważności i siły. I ta pokusa, która dotyka nie tylko ludzi sprawujących władzę w państwie, w samorządzie czy w przedsiębiorstwie. Taka pokusa wyższości spotyka się także w relacjach między rodzicami a dziećmi. Między mężem a żoną. Między żoną a mężem, a także między bratem a siostrą, między siostrą a siostrą, między uczniem a uczniem. Dominować, rozkazywać, mieć władzę. I nie jest łatwo taką pokusę pokonać. Wie o tym każdy, kto jej doświadczył, kto miał szansę na wszelką cenę postawić na swoim. Moja prawda będzie na górze. I często za tym idzie odkuć się za doznanie krzywdy i upokorzenia. W pokonywaniu tej wielkiej pokusy ukrzyżowany Jezus otrzymał pomoc z niespodziewanej strony. Jeden ze złoczyńców przyłączył się do kościeli, lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tą samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Na pozór nie zrobił nic wielkiego. Po prostu się przyznał i został świętym. 26 marca w liturgii Kościoła wspominamy świętego dobrego łotra. On jest też patronem archidiecezji przemyskiej. Jednak nie jest łatwo się przyznać. To bardzo trudny wybór, przed którym staje się wielokrotnie w życiu. Nie jest łatwo przyznać się do złego. Niemal każdego dnia można zobaczyć w telewizji różnych ludzi, którzy na stawiane im zarzuty odpowiadają zaprzeczeniem. Niektórzy nawet wobec bezspornych faktów nie są w stanie powiedzieć: tak, zbłądziłem, popełniłem zło. Postępują jak zły łotr. Do końca nie chcą, aby ruszyło ich sumienie, nawet wobec ukrzyżowanego Chrystusa. Są smutnym ostrzeżeniem, że można stać pod krzyżem, patrzeć na cierpiącego Jezusa
i ze wszystkich sił zagłuszyć w sobie głos Boży. Oby wśród nas nie było takich złych łotrów, którzy co innego mówią, co innego doradzają, jakoś inaczej opiniują niż przykazania Boże mówią. Obyśmy nie zagłuszali w sobie głosu Bożego. Oby to sumienie, które mamy, było kształtowane przez Słowo Boże, było kształtowane przez natchnienie Ducha Świętego, było kształtowane przez modlitwę. Dobry łotr, niech będzie dla nas przykładem, aby ruszyło w nas sumienie, aby okazała się wielkość zła, jaką popełniliśmy, abyśmy nie uciekali przed prawdą, abyśmy ją wyznawali publicznie, abyśmy się zgodzili konsekwencje swych grzesznych czynów pokazać i pójść za głosem swego sumienia. Podczas aktu pokuty, w czasie mszy świętej, wypowiadamy słowa: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. I stoimy pod krzyżem Jezusa. Wpatrujemy się w krzyż w naszej świątyni, kiedy to mówimy. Czy sobie zdajemy sprawę, że publicznie przed Bogiem i ludźmi przyznajemy się do swoich grzeszności? Czy raczej wypowiadamy te słowa w taki sposób, jakby dotyczyły wszystkich innych, z wyjątkiem nas, mnie albo ciebie? Czy bijąc się w piersi mamy przed oczami duże i małe zło, jakie ostatnio zostało przeze mnie popełnione? Księża często skarżą się, że podczas spowiedzi penitenci coraz częściej nie podają liczby ciężkich grzechów, że próbują się usprawiedliwiać, minimalizować grzech. Zdarza się, że ktoś wyznaje grzech, dodając, że on w tym nic złego nie widzi, ale wymienia uczynek, bo tak każe Kościół. Niejeden spowiednik usłyszał od kogoś klękającego przy kratkach konfesjonału: ja właściwie nie mam grzechów. Nikogo nie zabiłem. Niczego nie ukradłem. Coraz częściej grzechy ciężkie traktowane są jak lekkie, a lekkie w ogóle lekceważone. Coraz częściej można usłyszeć tłumaczenie, że ktoś nie chodzi do spowiedzi, bo nie widzi powodu, aby przed jakimś człowiekiem wyznawać swoje grzechy. Historia dobrego łotra pokazuje, jak ważne jest uczciwe spojrzenie na wielkość popełnionego zła i przyznanie się do niego nie tylko przed Bogiem, ale także przed człowiekiem. Złoczyńca nie tylko Jezusowi, ale również ludziom, których usłyszał z ust Jezusa obietnicę tak niezwykłą i dającą nadzieję wszystkim grzesznikom, także i nam: będziesz zbawiony. Święty. Święty mocny, święty, a nie śmiertelny. Święty Boże, święty Boże, święty Boże.
wojny, wybaw nas, Panie. Tak wielkim sakramentem się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otarzać święte tajemnice ciała krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wielbię Ciebie w każdym momencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Cię.
ziemię. Na krzyżu Pan Stwórca nieba płakać za grzechy.